Cześć, mówi Wasz Darek Kraśnicki. Dzisiaj odpowiem na pytanie, co robić, jak się nie zgłosiliśmy na badania lekarskie za jazdę po alkoholu w ciągu ustawowego miesiąca. A po pewnym czasie otrzymaliśmy pismo od starosty, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Zaczynamy od zapytania. Witam, mam takie pytanie. Zostało mi odebrane prawo jazdy na rok czasu. Dostałem skierowanie na badania lekarskie, na które nie zgłosiłem się w odpowiednim czasie. Minęło już 6 miesięcy i dostałem pismo ze starostwa, że zostały mi odebrane uprawnienia. I teraz zasadnicze pytanie, czy jak się teraz zgłoszę na badanie przed upływem tych 6 miesięcy, to odbieram prawo jazdy po upływie tego roku. Czy muszę ponownie zdawać egzamin? No, miałem miesiąc na zrobienie badań, lecz nie miałem możliwości się tam zgłosić, liczę. Na odpowiedź, pozdrawiam. No jeszcze takie drugie pytanie, czy mogą mi ponownie odebrać uprawnienia, nawet jak mam odebrane prawo jazdy na rok? I czy będę musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy w WORD-zie? Odpowiadając na to pytanie, no co robić? Należy w sumie tutaj jak najszybciej zrobić zaległe badania i ich wynik przedstawić staroście. No wynik pozytywny, bo wynik negatywny to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy sam prześle, także nie musimy się wtedy fatygować. Warto wiedzieć, że WOMP-y rzadko przestrzegają terminu 30-dniowego, więc trzeba tylko znaleźć jakieś usprawiedliwienie braku wcześniejszego stawiennictwa. Jeżeli będziemy oczywiście sprawę tych badań przedłużać dłużej niż rok, no to raczej na egzamin na prawko może być całkiem prawdopodobny, także jak najszybciej zgłosić się do WOMP-u, zrobić badanie, zanieść do starosty. No, tak technicznie musimy to zrobić przed tym rokiem. No, na tym kończę. Jeżeli ktoś miał podobną sytuację, chce skomentować ten filmik, może to zrobić na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy, może to zrobić również na blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl, także trzymajcie się, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia i nie jeździmy po alkoholu po to, żeby robić bardzo drogie badania dla starosty.